członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego, a nasi gości, to najważniejsze, to pan dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także były członek zarządu Instytutu Sobieckiego. Pan profesor Łukasz Hartz, członek Rady Polityki Pieniężnej, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był ekspert Instytutu Sobieskiego. Nie słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry. O, świetnie. Od razu jest test słyszalności. I pan profesor Tomasz Grosser, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry. Dzień dobry również. Zaczynamy naszą debatę. Szanowni Państwo, według prognoz Komisji Europejskiej PKB Polski w 2020 spadnie o 4,5%. Komisja prognozuje ponadto, że bezrobocie w Polsce wzrośnie o ponad 7%, a inflacja wyniesie 2,5%. Oczywiście jest to efekt pandemii COVID-19, który momentalnie zmienił naszą rzeczywistość gospodarczą. Jak bardzo zmienił, jakie są scenariusze gospodarcze dla Polski, spróbujmy sobie dzisiaj powiedzieć. W pierwszej kolejności chciałbym zadać pytanie do profesora Łukasza Harta. Proszę o komentarz do tych danych. Czy jaka jest pana opinia o możliwych scenariuszach gospodarczych, jaka polityka gospodarcza wobec i po pandemii? Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło mi jest gościć w progach Instytutu Sobieskiego. No, w tych okolicznościach są to progi wirtualne, ale mimo tego bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o pana pytanie, no to po pierwsze oczywistym jest, że recesja w Polsce w tym roku jest nieunikniona, choć wydaje mi się osobiście, że ten spadek PKB w tym roku nie powinien przekroczyć 5%. Z jednej strony to dużo, z drugiej to jednak dużo mniej niż przewiduje się dla innych gospodarek europejskich, tak więc Polska tutaj będzie tą recesją dotknięta stosunkowo najłagodniej, chociaż to cały czas to jest sytuacja bezprecedensowa. Od wielu lat z recesją w polskiej gospodarce nie mieliśmy do czynienia, chociaż ta recesja w Polsce nie powinna moim zdaniem prowadzić do jakiegoś dramatycznego wzrostu bezrobocia. Nie spodziewałbym się, żeby bezrobocie osiągnęło poziomy dwucyfrowe. Myślę, że wzrośnie do 7-8%. Myślę również, że moment tego najpoważniejszego spowolnienia gospodarczego jest za nami, ale z drugiej strony to sobie myślę, że powrót do normalności, jeśli w ogóle możliwy, do czasu opracowania szczepionki na koronawirusa będzie długotrwały. Bo nawet jeśli ta epidemia aktualnie wygaśnie, to na pewno niepewność z nami pozostanie, a ta niepewność będzie trwale obniżała poziom konsumpcji inwestycji prywatnych. Co do inflacji, to z jednej strony dynamika inflacji będzie hamowana niższą, tą recesyjną sytuacją gospodarczą i pogarszającą się sytuacją na rynku pracy, a także niskimi cenami paliw, chociaż z drugiej strony w kierunku tym razem wyższej inflacji mogą oddziaływać wysokie nadal oczekiwania inflacyjne konsumentów, rosnące ceny żywności, wzmożony popyt na artykuły pierwszej potrzeby, a także wzrost barier w handlu zagranicznym i jednak dosyć luźna polityka pieniężna w Polsce. To taka uwaga nieco metodologiczna odnośnie inflacji, że proszę zobaczyć, że dla wielkości inflacji ważne są zmiany cen i my na tym się koncentrujemy, ale dla pomiaru inflacji niesamowicie ważne są zmiany w strukturze konsumpcji. Jeśli teraz konsumenci kupują mniej usług, bo chociażby do restauracji przecież trudno w tym momencie pójść, już nie mówiąc o zakładach fryzjerskich, a więcej kupują drożejącej żywności, ta żywność, jeszcze udział żywności jeszcze bardziej rośnie w koszyku, to ta rzeczywista inflacja może być już teraz wyższa od tej inflacji raportowanej przez GUS, ponieważ rewizja koszyka inflacyjnego przez nasz urząd statystyczny, nie tylko nasz zresztą, dokonywana jest raz w roku. To oczywiście ma swój wymiar redystrybucyjny, ponieważ inflacja zawsze mocniej uderza w osoby mniej zamożne,
co jeszcze w przypadku Polski wzmacniane jest tym, że podatek dochodowy, jak wiemy w Polsce, jest podatkiem w dużej mierze degresywnym. W reakcji na obecny kryzys państwo i słusznie zwiększyło swoje wydatki i wprowadziło mechanizm wsparcia dla firm w ramach tarczy antykryzysowej. To dobrze, że ta ekspansja fiskalna do gospodarki kierowana jest via firmy, poprzez firmy, a nie poprzez jakieś hipotetyczne i ewentualne nowe bezpośrednie transfery dla gospodarstw domowych. Wzrost długu publicznego jest nieuniknione w takiej sytuacji i moim zdaniem jest konieczne to, żeby dług publiczny po prostu wzrósł. Takie są w tym momencie okoliczności. Wszędzie na świecie długi publiczne rosną, wszędzie państwa interweniują i banki centralne, o tym będę mówił później, ale też tak sobie myślę, że jak gospodarka, daj Bóg, zacznie się szybko otwierać, to niepewność nadal będzie obecna i to będzie wymuszało na państwie jednak zwiększenie aktywności inwestycyjnej, bo inwestycje i konsumpcja prywatna ze względu na tą wysoką niepewność jednak będą cechowały się relatywnie niską dynamiką. Może to wymagać w mojej opinii modyfikacji średniookresowej reguły wydatkowej, która mogłaby zacząć uwzględniać również koszt długu. Zupełnie inny ciężar ma dług publiczny, gdy jego obsługa kosztuje dużo, a zupełnie inny, gdy jego obsługa nie jest zbyt kosztowna. Być może innym rozwiązaniem do rozważenia jest wyłączenie z wydatków objętych regułą wydatkową, tych związanych z inwestycjami na rzecz pokoronawirusowej odbudowy polskiej gospodarki. Te ewentualne zmiany w regułach fiskalnych, optymalnym byłoby to, gdyby do tych zmian doszło na poziomie europejskim. To w wielu krajach w Unii Europejskiej jest w tym momencie przedmiotem debaty. To chyba tyle z mojej strony jako taki pierwszy głos w tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz o tym popycie gospodarstw, o tej niepewności, która dzisiaj zakradła się do głów naszych konsumentów, którzy przecież decydują o popycie. W związku z tym mam pytanie do pana doktora Marka Rittla. Jak pobudzić popyt wewnętrzny wobec pogorszenia się nastrojów? Jaki wpływ na gospodarkę będzie miało spodziewane obniżenie popytu zewnętrznego? W dużej rozciągłości popieram to, co profesor Hart powiedział, i rzeczywiście też zwróciłem uwagę na ten aspekt konsumpcji. Przez ostatnie 30 lat tego nieprzerwanego wzrostu gospodarczego byliśmy przyzwyczajeni, że konsumpcja, ta odłożona konsumpcja z czasów, powiedzmy, jeszcze komunizmu i potem konsumpcja ta związana po prostu z poprawą warunków życia i postawą wynagrodzeń i też transferami socjalnymi, których przyzwyczailiśmy się w ostatnich 4 latach, no ona rzeczywiście teraz hamuje. Jak spojrzymy teraz tak bardzo precyzyjnie, to te nastroje konsumenckie w kwietniu rzeczywiście się bardzo pogorszyły, natomiast jeśli porówna się marzec z kwietniem, z kolei mniejszy odsetek przedsiębiorców zakłada, że będzie zwalniał pracowników i mniejszy też odsetek zakłada, że będzie zmniejszał pensje. A konsumpcja nie jest, szczególnie w takim społeczeństwie, gdzie jest zakumulowany duży kapitał, nie jest taką zmienną, która jest wyabstrahowana, ona jest jakąś pochodną rynku pracy. No i okazuje się, że tutaj w stosunku szczególnie do innych krajów europejskich ten rynek pracy wydaje się, że w marcu te obawy były większe, w kwietniu są mniejsze. No i widać, że to ta też bardzo szeroko zakrojona stymulacja fiskalno-monetarna, czyli połączenie obniżek stóp procentowych i powiedzmy takiego luzowania ilościowego plus ekspansja fiskalna, powodują, że te wciąż nastroje konsumentów są słabe, ale nastroje przedsiębiorców de facto się
trochę poprawiają. No i paradoksalnie w kwietniu, wydaje się, takie są pierwsze statystyki, powstało więcej firm niż upadło, więc mamy przyrost w ogóle liczby przedsiębiorstw, więc też ta fala bankructw, z której się obawialiśmy na początku, no w każdym razie jeszcze nie widać, żeby następowała. I pytanie jest takie, na ile jesteśmy jako państwo w stanie utrzymać tą stymulację fiskalną, a na ile ta gospodarka, mówiąc językiem moich studentów, zatrybi sama z siebie bez tego zasilania ze strony państwa. No i tu wydaje się, że jest dość kluczowe rzeczywiście to, co w tej drugiej części pytania, ten popyt zagraniczny, bo polska gospodarka jest niezwykle otwartą gospodarką zamieszanie w krajach Unii Europejskiej, naszego partnera handlowego, no natychmiast się przekłada na poziom zamówień też w polskim przemyśle. Nawet tak paradoksalnie, tak trochę z pewną przesadą mówią, że Polska, takie Chiny Europy, prawda, jesteś taką fabryką Europy, takim najbardziej zindustrializowanym w pewnym sensie krajem w tej chwili w Europie, w takim klasycznym rozumieniu przemysłu. I na ile to się odbuduje? No i tu mamy jeden element taki, że na szczęście z punktu widzenia eksportu osłabiła się złotówka i to w tym sensie może się zacząć odbudowywać. Też wiele firm w Polsce widzi swoje szanse, no łańcuchy dostaw zaczęły być przerywane i można w nie bardzo sprawnie wejść. Do tego jest tendencja do udomawiania w ramach Unii Europejskiej pewnej działalności. No taki przykład, no chyba już bardzo poważnie rozważane to, żeby wprowadzić przepisy, 30% substancji aktywnych wykorzystywanych w lekach konsumowanych w Unii Europejskiej ma być wytwarzane w Europie. Nagle się okazało, że jak nie mamy dostępu do substancji aktywnych syntezy chemicznej, substancji aktywnych z Indii, z Chin, no to nie jesteśmy w stanie jakiejś pochodnej paracetamolu w Europie wyprodukować, więc tu się wszyscy trochę wyłapali, że te strategiczne branże trzeba gdzieś trzymać bliżej, a nie wszyscy z uczestników i słuchaczy tej debaty pamiętają, ale w RWPG polską specjalnością były w ogóle leki, to potem się tak jakoś nie udało, że 92% substancji medycznych jest importowanych w Polsce, ale historycznie mieliśmy tutaj całkiem dobrą pozycję, więc tutaj widać, że te tendencje będą sprzyjały polskiemu eksportowi. No pytanie, jak z tego skorzystać, skoro rząd prawdopodobnie ten limit konstytucyjny, z którego nie jestem wielbicielem, ale w dużej części wykorzysta na zapewnienie płynności po prostu firmom i zapośrednictwem swoich firm, tak jak profesor Hart powiedział, do obywateli, do pracowników. I tutaj wydaje się, że jest bardzo ważne zaktywizowanie oszczędności w celach takich inwestycyjnych. I tu na przykład takim narzędziem są obligacje rozwojowe, które przewiduje strategia rozwoju rynku kapitałowego, które mogą być właśnie takim elementem szybkiego podstawienia kapitału firmom, żeby te szanse, które się zaczną odbudowywać w otoczeniu, wykorzystały. Dziękuję. Żyjemy w pewnym otoczeniu w Unii Europejskiej i w związku z tym mam pytanie do profesora Grossa. W jaki sposób Unia Europejska odpowiada na ten kryzys? Jakie są programy pomocowe unijne, które są także dostępne w Polsce? Ja również chciałem rozpocząć od tego, że bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji. Unia Europejska powołała kilka instrumentów już w tej chwili. One sięgają, są obliczane na mniej więcej 540 miliardów euro. To są częściowo instrumenty, ale w mniejszej części, przeznaczone tylko dla strefy euro. Przede wszystkim chodzi o pożyczki z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Natomiast te dwa kolejne instrumenty są przeznaczone dla wszystkich członków Unii Europejskiej, więc również są dla nas dostępne. To są pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i tak zwane pożyczki SURE, taki nowy instrument, który ma wspierać narodowe programy przeciwdziałania bezrobociu. I oprócz tego jeszcze Komisja dokonała pewnych przeszacowań w obecnym budżecie i w
ramach tego przeszacowania gros środków paradoksalnie jest adresowanych dla Polski, dlatego że ponieważ my jesteśmy największym beneficjentem polityki spójności, no to ta pula, z której możemy skorzystać w ramach właśnie polityki spójności, ona jest w tej chwili bardziej elastycznie wydawana, mniej ograniczona różnego rodzaju biurokratycznymi wymogami i te pieniądze, które udało się jak gdyby z tej szufladki wygospodarować, one mają, są adresowane do poszczególnych państw członkowskich, są podzielone na tak zwane koperty narodowe. I w związku z tym tutaj akurat Polska jest potencjalnie największym beneficjentem, tylko oczywiście te środki w porównaniu do tych poprzednich instrumentów, o których mówiłem, one są relatywnie niewielkie. Oprócz tego mamy dyskusję na temat dwóch potężnych instrumentów, które mają być właśnie pewnym mechanizmem przeciwdziałania kryzysowi. Po pierwsze, mamy dyskusję o przyszłych wieloletnich ramach finansowych. I tutaj oczywiście ma być również polityka spójności. My też powinniśmy z tego instrumentu korzystać. Nawet w tej chwili właśnie ze względu na kryzys politycy europejscy skłaniają się do opinii, że ten budżet powinien być większy i ten budżet dla polityki spójności też mówi się o tym, że ta alokacja będzie większa. Także można powiedzieć, paradoksem tej sytuacji kryzysowej jest to, że niezwykle trudne negocjacje nad kwotami dla polityki spójności. Wcześniej ta polityka, ja przypomnę, miała być ograniczana. W tej chwili wszystko na to wskazuje, że raczej nie będzie ograniczona, być może nawet nieco zwiększona. Drugi fundusz, o którym się żywo dyskutuje w Europie, to jest tak zwany fundusz odbudowy i on ma w założeniach tych najbardziej optymistycznych mieć od 1 do 2 bilionów euro, czyli może to być drugi dodatkowo budżet Unii Europejskiej, wieloletni, dlatego że ten budżet, te wieloletnie ramy finansowe, one w tych początkowych szacunkach one przekraczały 1 bilion euro. Więc teraz mówimy o funduszu odbudowy, który miałby być podczepiony pod budżet Unii Europejskiej i który może ten budżet nawet przewyższyć dwukrotnie, a przynajmniej może być porównywalny. Oczywiście my tego nie wiemy, czy to tak będzie. I z tego funduszu odbudowy również Polska potencjalnie, podobnie jak z polityki spójności nowej, z wieloletnich ram finansowych, Polska będzie mogła skorzystać. Tutaj oczywiście jest bardzo dużo znaków zapytania. Negocjacje są w dalszym ciągu bardzo, bardzo trudne i bardzo, nawet bym powiedział, emocjonalne. Szczególnie nad tym funduszem odbudowy. To będzie prawdopodobnie instrument o charakterze emitowanych przez Unię Europejską obligacji, przez Komisję Europejską obligacji, które będą gwarantowane albo właśnie przez budżet Unii Europejskiej, albo przez gwarancje państw członkowskich, tak jak w przypadku tego instrumentu SURE dedykowanemu narodowym programom zwalczającym bezrobocie. Nie wiemy również tego, czy to będą pożyczki, czy to będą granty z tego funduszu odbudowy. Tak jak wspomniałem, nie wiemy, jaka będzie globalna suma w dyspozycji tego funduszu, dlatego że tutaj już w tej chwili kanclerz Merkel zaznaczyła, że w ramach tak zwanej klauzuli solidarności przewidzianej artykułem 122 Traktatu o Unii Europejskiej trudno oczekiwać ze strony Niemiec, żeby ten fundusz odbudowy był duży.
To miał być taki głos w dyskusji, który miał miarkować propozycję Komisji Europejskiej, która tak starała się ekspansywnie podejść do tego, do projektu tego funduszu. No i wreszcie z punktu widzenia Polski, jednym z takich potencjalnych ryzyk, które mogą utrudnić nam korzystanie zarówno z wieloletnich ram finansowych, jak i z funduszu odbudowy, może być ta kwestia praworządności. Tutaj znowuż Niemcy, politycy niemieccy kilkakrotnie wypowiadali się, nawet w ostatnich dniach, że oni uważają, że powinna być wprowadzona nowa warunkowość, która będzie dotyczyć przede wszystkim polityki, nowej polityki spójności, polityki rolnej, ale być może ona będzie rozszerzona na również fundusz odbudowy. I wtedy w myśl tej warunkowości istnieje możliwość zawieszenia przyznawania środków państwu członkowskiemu, które jest podejrzewane, czy w jakiejś tam procedurze dotyczącej łamania europejskiej wartości praworządności. Więc to powszechnie się uważa wśród ekspertów, że ten instrument jest skierowany tak naprawdę przeciwko dwóm krajom członkowskim, w tym również Polski. No i to oczywiście jest pewnego rodzaju ryzyko. Tym bardziej musimy liczyć na siebie, ale z tego, co pan profesor mówił, że wynika, że rzeczywiście Unia rzuca olbrzymie pieniądze na rynek. Padły kwoty 1 do 2 biliona euro, 540 miliardów euro długi projekt. U nas w Polsce NBP wprowadził operację repo, skupuje w dużej skali na rynku wtórnym obligacje skarbowe, obniża stopę rezerwy obowiązkowej, oferuje bankom kredyt wekslowy. Dodatkowo w Polsce PFR emituje olbrzymie pakiety obligacji. No i chciałbym zadać w związku z tym pytanie do profesora Łukasza Harta. Jaki będzie efekt zwiększonej podaży pieniądza i jakie są granice tej luźnej polityki monetarnej? Dziękuję za to pytanie. Ja może zacznę od kilku jednak uwag ogólnych dotyczących polityki pieniężnej w Polsce. Po pierwsze, w reakcji na gospodarcze skutki pandemii zasadne jest luzowanie polityki pieniężnej. Polityka pieniężna musiała zostać złagodzona, tak postępuje zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie banki centralne na świecie. Ale wydaje mi się osobiście, że podstawowa stopa procentowa nie powinna być obniżana aż o 100 punktów bazowych. Wystarczyłaby jej niewielka redukcja, bo kluczowe znaczenie ma i tak uruchomienie programu skupu papierów wartościowych skarbowych, obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej, czy potencjalnie udostępnienie przez NBP kredytu wekslowego. Co do skupu obligacji papierów skarbowych przez NBP w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, to działanie to jest słuszne i konieczne, oparte na mocnych podstawach prawnych, korzystne dla płynności rynku i również dla zachowania drożności kanałów transmisji pieniężnej. Chociaż dodam tutaj, że znowu odwołując się trochę do pierwszej części mojej dzisiejszej tutaj wypowiedzi, w sytuacji, gdy radykalnie rośnie niepewność w gospodarce, to obniżenie kosztu pieniądza nie ma większego znaczenia dla popytu na kredyt. Tak? Proszę zobaczyć, że kwietniowy spadek, bardzo istotny spadek zapytań kredytowych, to potwierdza, tak? Ten popyt na kredyt po prostu spadł, firmy i osoby prywatne boją się w takiej sytuacji zaciągania nowych zobowiązań, nawet jeśli ten przyszły koszt tych zobowiązań będzie niższy, no bo stopa jest niska, tak? Być może nawet paradoksalnie, być może efekt tak istotnej obniżki stopy procentowej może być odwrotny, ponieważ banki reagują na koszty spadku stóp chociażby zaostrzeniem kryteriów dostępu do kredytu. Wydaje mi się, że dla ilości kredytów w gospodarce w obecnej sytuacji kryzysowej ma strona podażowa, większe znaczenie ma strona podażowa rynku kredytu niż strona popytowa. Ciekawe jest to, oczywiście silna obniżka stóp, która została dokonana przez Radę, ona redukuje raty kredytowe, w szczególności to ma znaczenie dla każdego kredytu na innej stopie, ale dla kredytu hipotecznego, dla kredytów hipotecznych ma znaczenie szczególne, ale co chcę podkreślić,
korzyści z tego najbardziej odnoszą gospodarstwa relatywnie domowe, gospodarstwa relatywnie zamożne. Kilka dni temu Narodowy Bank Polski zresztą opublikował na swojej stronie internetowej raport o mechanizmie transmisji monetarnej w Polsce, gdzie wskazuje się, że 20% najbogatszych gospodarstw domowych odpowiada za aż 60% przepływów finansowych z sektora gospodarstw domowych do banków. Najbiedniejsi kredytów hipotecznych zwykle nie mają, bo nie mają zdolności kredytowej. Tak silna obniżka zwiększyła też raty kredytobiorców frankowych, a także last but not least istotnie pogorszyła sytuację oszczędzających w bankach. To pogorszenie sytuacji oszczędzających w bankach znowu nie dotyka pewnie tych najbardziej zamożnych, bo oni od dawna raczej lokują swoje oszczędności, pewnie najczęściej na rynku nieruchomości, a być może również na rynku kapitałowym. Tu pewnie pan prezes Dietl może nam coś więcej o tym później powiedzieć. W tej dyskusji o wysokości stóp procentowych pada też argument, że obniżenie krótkiego końca krzywej dochodowości siłą rzeczy prowadzi do redukcji kosztu obsługi długu publicznego. Tak się dzieje. Wystarczy spojrzeć na rentowność naszych chociażby 10-letnich obligacji rządowych, ale wydaje mi się, że ten sam efekt mógłby być uzyskany poprzez bardziej bezpośrednie oddziaływanie na dłuższy koniec krzywej dochodowości, bez tak istotnego obniżania tej podstawowej stopy procentowej NBP i związanych z tym negatywnych efektów tej dużej obniżki. Ciekawe jest to, chociaż do dyskusji, tak, że w takim kierunku poszedł zresztą ostatnio Europejski Bank Centralny, który nie obniżył podstawowej stopy procentowej, która i tak już jest bardzo niska, EBC trudniej obniżać stopy, bo oni są już od dawna poniżej zera, ale EBC obniżył oprocentowanie pożyczek w ramach tak zwanego programu TLTRO do minus 0,75. Tak? To jest ten długi pieniądz, który jest po prostu w Europie tańszy, w pewnym sensie upraszcza mu tego krótszego pieniądza. Wydaje mi się, że to jest strategia do rozważenia również przez Radę Polityki Pieniężnej w Polsce. Myślę, że podobnie mogło stać się w Polsce, czyli w reakcji na kryzys stopa procentowa, ta podstawowa, powinna była być nieco obniżona. Oczywiście powinna była być nieco obniżona, choć nie tak bardzo, jak to się stało, ale jednocześnie mogłyby zostać wprowadzone długie operacje repo. Pan pytał o repo. Repo standardowe działa od lat w Polsce, prawda? Oczywiście ono działa lub nie w zależności od tego, czy rynek potrzebuje, ale myślę, że mogłyby być wprowadzone długie operacje repo o rentowności istotnie niższej, o oprocentowaniu istotnie niższym od stopy referencyjnej, ale pod warunkiem, że banki uzyskane w ten sposób środki kierowałyby na finansowanie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Za chwilkę kończę, ale jeszcze co do skali programu skupu obligacji przez NBP, o co pan bezpośrednio spytał, to Polski Bank Centralny posiada w swoim bilansie przestrzeń dla prowadzenia tego programu. Posiada przestrzeń dla prowadzenia tego programu i program ten w obecnych okolicznościach jest niezbędny. Chociaż gdy gospodarka zacznie podnosić się po pandemii, to myślę, że program ten powinien być stopniowo wygaszany. Ciekawe jest to, że każda gospodarka reaguje na tego rodzaju programy inaczej. W wielu gospodarkach te programy są realizowane od lat przez banki centralne. Na przykład w Japonii bank centralny już od wielu, wielu lat zwiększa bardzo mocno swój bilans, kupuje różne klasy aktywów, od lat to robi, a inflacja nie rośnie i wzrost gospodarczy istotnie też nie przyspiesza. Trudno powiedzieć, jak zareaguje polska gospodarka na te nasze niestandardowe na naszym gruncie działania, niestandardowe na naszym gruncie, ale w innych państwach prowadzone od lat działania. To, że gdzie indziej działania niestandardowe banków centralnych nie powodowały zwiększonej presji inflacyjnej, nie oznacza przecież, że tak samo musi być w Polsce. No dlaczego? No myślę, że na takim metapoziomie po prostu dlatego, że w polityce gospodarczej kontekst jest prawie wszystkim. I w tym sensie jako Rada musimy bacznie obserwować efekty podjętych już w marcu i kwietniu decyzji
nie podejmować w najbliższym czasie pochopnych działań. Ja oddam głos wywołanemu doktorowi Littlowi. Szczególnie chciałbym zapytać o te uboczne skutki obniżki tej głównej referencyjnej stopy procentowej. Czy to nie będzie tak, że to zainteresowanie inwestorów zostanie skierowane na przykład na rynek nieruchomości, czy na przykład na rynek papierów wartościowych, gdzie może dojść do jakichś krótkoterminowych inwestycji? Te efekty, o których Łukasz Hart mówił, już są widoczne. Po pierwsze widzimy to w pierwszej kolejności w wycenach banku, czy banki są dwa razy mniej warte niż wcześniej, co nie tylko wynika z obaw o pogorszenie się jakości portfela kredytowego, ale też po prostu zyskowność banków spada wraz z obniżką stóp procentowych. I to jeszcze na giełdzie mamy notowane te największe banki, a jeszcze silniej to będzie oddziaływać na te mniejsze, na przykład banki spółdzielcze czy skoki. Więc pierwszy efekt już widzimy. Drugi efekt jest taki, że Polacy jak zawsze wykazali się niezwykłą inteligencją adaptacyjną, czyli jak tylko się zaczęły bardzo silne przeceny, czy rekordowe przeceny na giełdzie, to założyli 30 tysięcy rachunków maklerskich i to według naszych badań w większości są to osoby, które co prawda miały już jakąś styczność z rynkiem kapitałowym, ale od dawna nie były aktywne. Więc jak spojrzymy na taki wykres ilości aktywnych rachunków maklerskich w Polsce, to tam w 2010 gwałtownie i wcześniej to rosło, potem tam cały czas opadało i ostatnio jest taki zdecydowany zwrot na północny wschód. Rzeczywiście tych rachunków bardzo dużo powstało. No i ci, którzy w marcu na tych przestrzeniach kupili akcje, powiedzmy jakiś stworzyli zdywersyfikowany portfel, czy kupili jakiś ETF, no to dzisiaj mają tam 20 parę procent więcej niż mieli, więc ta intuicja nie zawiodła Polaków. Jeśli chodzi o nieruchomości, to patrząc przynajmniej na kursy deweloperów na giełdzie, to chyba sytuacja nie jest do końca jasna. Z jednej strony rzeczywiście jest tak, że obawa przed inflacją i to, co mówił profesor Hart, to że inflacja jedno, ale najważniejsze są oczekiwania inflacyjne, a te oczekiwania są dość duże, bo oczekiwania inflacyjne są budowane przez pryzmat cen żywności, bo to najczęściej kupujemy, więc taki jest efekt behawioralny, że jak drożeje żywność, to uważamy, że rośnie generalnie inflacja. I więc jest obawa taka, że inflacja będzie wysoka, no więc mamy bardzo duży ruch w galeriach dzieł sztuki i przepraszam, i ceny na aukcjach dzieł sztuki są rekordowo wysokie i też mamy wciąż dużo zakupów nieruchomości za gotówkę, natomiast to wciąż dotyczy tak obrazową plutokracji polskiej gospodarczej, czyli tych najbogatszych osób, które w ten sposób zabezpieczają się przed inflacją. Natomiast w takim szerszym pojęciu nieruchomości, no to 2 miesiące były stracone ze względu na trudności z oglądaniem nieruchomości. Na to się nakłada zapowiedzi banku, że będą oczekiwać około 40% wkładu własnego do kredytów, co jeszcze bardziej, znaczy co pogłębia efekt, który mówił Łukasz Hart, tego, że ci, którzy są bogaci, to mogą jeszcze pozwolić sobie na większe nieruchomości, bo mogą sobie pozwolić też na kredyt, a ci, którzy mają mniej, niższe te regularne dochody i mniejszy majątek, no nie mogą sobie na ponad proporcjonalnie mniejsze nieruchomości mogą sobie pozwolić, bo nie mogą skorzystać z kredytu hipotecznego, który w ogóle dzisiaj byłby bardzo tani, prawda, dla nich, ale no nie mogą po prostu z racji polityki banków skorzystać, więc mamy i na to się jeszcze nakłada, czyli 2 miesiące stracone dla deweloperów, bo no, w cudzysłowie nie mogli pokazywać mieszkań. Potem kolejna niepewność co do tego, na ile klienci będą mogli uzyskać finansowanie. Więc w tej i na to jeszcze się nakładający trzeci efekt, czyli wszystkie mieszkania kupowane na krótkoterminowy najem. Jest kilka takich serwisów, w tym dwa wiodące, umożliwiające pośrednictwo w tym krótkoterminowym najmie, który stał się takim narodowym sportem Polaków. Wiele osób kupowało na przykład mieszkanie i dzieliło je na mniejsze, żeby właśnie wynajmować za pośrednictwem tych portali. No przez ograniczenie ruchu turystycznego to przestaje działać. Więc mamy takich no, szereg niepewności, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. I wydaje się, że te
takie lokacyjne mieszkania antyinflacyjne, no to Polacy będą chcieli kupować. Jest duże zainteresowanie akcjami i też innymi instrumentami. Widzimy olbrzymie skoki obrotów również na giełdzie, jeśli chodzi o produkty strukturyzowane, tak zwane ETP, gdzie można mieć ekspozycję na ropę, na platynę, na złoto, na co tam się chce. Mamy więcej instrumentów notowanych w formie struktur niż akcji, obligacji razem wziętych, w sensie liczby instrumentów, więc tego jest po prostu wybór, jest olbrzymi. Na tym też jest duże zainteresowanie, czyli te alternatywne formy oszczędzania na pewno się bardzo spopularyzowały, bo jest ten efekt, który w skali makro przedstawił Łukasz Hart, czyli obniżamy stopy procentowe, bank nie daje nam zabezpieczenia, znaczy utrzymania realnej wartości pieniądza, no więc szukamy alternatywnych sposobów lokowania. I teraz jest kwestia, w jaki sposób decydenci w Polsce, rząd będzie chciał skanalizować te prywatne oszczędności wychodzące z banków. Jeśli już widzimy rekordowe popyty na obligacje Skarbu Państwa, nie tylko z powodu zakupów NBP-u, ale też te oszczędnościowe, które są proponowane inwestorom detalicznym. No i pytanie jest takie, czy w jaki sposób zostaną zaktywizowane te prywatne oszczędności w kierunku podstawienia finansowania alternatywnego do bankowego finansowania przedsiębiorstwom na rozwój. Dziękuję. No tutaj powtarza się słowo niepewność. Też padło stwierdzenie, że te instrumenty polityki monetarnej nie doprowadzą do wzrostu akcji kredytowej, to jak pomagać tym przedsiębiorcom? Rząd w ramach tarczy antykryzysowej proponuje pewne programy pomocowe. Jest to dofinansowanie do pensji pracowniczej, jest to zwolnienie z ZUS-u, czy największa kwotowo przygotowana przez PFR, tak zwana tarcza finansowa. Chciałbym prosić zarówno profesora Harta i doktora Dittla o pokuszenie się na próbę oceny tej bezprecedensowej w polskiej historii gospodarczej operacji. Czy te instrumenty, celem tych instrumentów jest przejście przez ten kryzys w miarę suchą stopą, czy one pomogą przejść przedsiębiorstwom i gospodarce przez ten kryzys? To w pierwszej kolejności do profesora Harta to pytanie kieruję. Tak, to ja może tym razem krócej niż odpowiem na to pytanie niż wcześniej, na te wcześniejsze. Ja jestem przekonany, że te bieżące działania rządu i Polskiego Funduszu Rozwoju, tarcza antykryzysowa są właściwą odpowiedzią na ten szok pandemiczny. Trzeba te firmy wesprzeć, wspierając ich płynność. Trzeba kierować pieniądze do gospodarki poprzez właśnie przedsiębiorstwa. Złą strategią byłoby kierowanie pieniędzy do gospodarki przez jakieś ewentualne nowe bezpośrednie transfery dla ludności. W sytuacji ograniczeń podażowych mogłoby to prowadzić do wzrostu na przykład inflacji. Dla mnie ciekawa jest też ta dłuższa perspektywa. Myślę, że w dłuższej perspektywie po ustaniu pandemii, ale zdecydowanie w sytuacji pokoronawirusowej traumy niepewności, myślę, że konieczne jest gruntowne przemyślenie tego, w których obszarach życia społeczno-gospodarczego państwo powinno być aktywne. I to jest jakaś taka refleksja, która jest przed nami, jak ten pożar, prawda, w gospodarce zostanie ugaszony. Myślę, że już teraz można wskazać na konieczność zwiększenia inwestycji publicznych i większych nakładów na zdrowie i badania naukowe. I też tak sobie myślę, trochę teraz patrzę na profesora Grossa w kontekście Unii Europejskiej, myślę, że też dla Polski wręcz kwestią racji stanu jest zachowanie wspólnego rynku Unii Europejskiej, na którym bardzo nasza gospodarka korzysta, i zdecydowane przeciwdziałanie różnym praktykom protekcjonistycznym, tak, które na tym rynku jednak mają miejsce, w tym walka z unijnymi rajami podatkowymi. Też tak sobie myślę, że kluczowe dla utrzymania spójności i strefy euro, i całej Unii Europejskiej, a my na bytności w Unii Europejskiej przecież bardzo mocno korzystamy, no jednak jest obrona
obrona reguły solidarności, prawda, i wspierania tych biedniejszych, a w tym momencie tymi biedniejszymi są głównie kraje, które najbardziej cierpią na koronawirusie, tak? Te kraje, które sobie z tym w miarę dobrze radzą, na przykład Niemcy, myślę o Niemczech, no powinny jednak w większym stopniu brać na swoje barki no pomoc tym, którzy na tym koronawirusie w Europie tracą bardziej, to utrzymanie spójności Unii Europejskiej jest w naszym najlepszym interesie. Ale pewnie profesor Grosse więcej o tym będzie mógł powiedzieć. To wrócę jeszcze do pierwotnego pytania do Marka Dietla. Czy na co powinny kłaść rządy w tej sytuacji? Ta tarcza, ta gama wypracowanych instrumentów jest adekwatna do sytuacji. Na co powinny kłaść? Na ochronę miejsc pracy, zastrzyki finansowe, czy na utrzymanie płynności firm? Jak korzystając z tej metafory Łukasza Harty odnośnie pożaru, no to na początku nikt się nie zastanawia, co innego robić, tylko trzeba wszystkim ugasić pożar i właśnie podstawienie płynności i przez wozy strażackie, czyli przez PFR, no jest jakby tym punktem wyjścia. I pierwsza jest płynność, i to tutaj reakcja rządu była no, idealna i tak. Tak to powinno być robione. Jest teraz kwestia, tutaj pewnie pan profesor Grosse mógłby więcej powiedzieć, no na ile niesie to za sobą ryzyko, że jak kurz po gaszeniu pożaru opadnie, czy nie będzie próby doliczania na przykład tej tarczy finansowej PFR-u do długu publicznego, co oczywiście by wtedy stawiało nas w trudnej sytuacji, bo mogłoby się przy przedłużającej się takiej ekspansywnej polityce mogłoby powodować ryzyko przekroczenia tych 60%, ale mam nadzieję, że decydenci unijni będą na tyle rozsądni, że tego nie będzie. Natomiast gdzieś ten potencjał takiego awaryjnego finansowania się zacznie wyczerpywać i tu muszą wkroczyć i takiego finansowania związanego też z możliwością umorzenia, bo to jest piękne w tych wszystkich elementach i to, co wszystko zaprojektowała Jadwiga Emilewicz i Paweł Borysonema, to ma też taką zaletę, że jeśli zostaną utrzymane miejsca pracy, co jest sednem tego gaszenia pożaru, to wtedy to finansowanie jest częściowo bądź, znaczy w mniejszym lub większym stopniu umarzane, bądź część z niego już jest w ogóle z definicji jest rodzajem pomocy. I w pewnym momencie te elementy dotacyjne, czy quasi dotacyjne, czy umarzalne pożyczki, cokolwiek, to się zacznie wyczerpywać ta możliwość. I tu z kolei Bank Centralny, Narodowy Bank Polski przyszedł z bardzo ciekawą propozycją, czy powrotem do rozwiązania, które wprowadził świętej pamięci Sławomir Skrzypek w 2009-2010 po tym dużym kryzysie finansowym, mianowicie kredyt wekslowy, który umożliwia zamienienie przez banki portfela kredytów udzielonych przedsiębiorstwom na gotówkę w banku centralnym. Czyli moim zdaniem od strony płynności jesteśmy bardzo dobrze już teraz zaopatrzeni. Teraz jest pytanie w tym następnym kroku, jak zorganizować odbudowę po pożarze i jak te różne mniej lub bardziej spalone fragmenty gospodarki rewitalizować. To, co powiedział profesor Grosse, jest tutaj bardzo ważne i w ciągu, ja przewiduję, 4-5 miesięcy rzeczywiście też instytucje europejskie, takie jak EBI czy pewnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, też wyjdą z coraz większą liczbą inicjatyw związanych z instrumentami finansowymi właśnie takich na odbudowę. I tu Polska musi się bardzo tym zainteresować, jakby zasób takiego prywatnego kapitału mamy 4 razy mniejszy per capita niż Grecy i 14 razy mniejszy niż Niemcy, więc musimy tutaj przyciągnąć jak najwięcej kapitału również zagranicznego. Warto też jest, i to na giełdzie robimy bardzo intensywnie i te efekty będą widoczne, przyciągać kapitał z Azji, szczególnie taki portfelowy, bo ryzykiem jest ze względu na niższe wyceny spółek, żeby przyciągnąć taki kapitał strategiczny, by nastąpił wykup polskich przedsiębiorstw. Natomiast taki kapitał portfelowy, pasywny, no trzeba szukać po całym świecie.
I też aktywizować w oszczędności Polaków, żeby to nie były tylko proste lokaty, tylko żeby powstał alternatywny kanał finansowania przedsiębiorstw. Punkt startowy jest moim zdaniem bardzo dobry. Analizowałem, jak się zachowuje złotówka do koszyka tych głównych walut światowych i oczywiście ona się osłabiła, natomiast w porównaniu z walutami innych rynków takich krajów, powiedzmy, na dorobku, nie chcę powiedzieć rozwijających, bo Polska już jest całkiem rozwiniętym krajem, ale powiedzmy w porównaniu do krajów, które nie mają dużych zasobów kapitałowych, ta relacja produktu narodowego brutto do PKB nie jest tak korzystna jak, nie wiem, w Szwajcarii czy w Belgii, to okazuje się, że w sumie złotówka się bardzo dobrze zachowuje mimo tych drastycznych cięć stóp procentowych, więc moim zdaniem mamy bardzo dobry punkt startowy, natomiast musimy wykorzystać nasze oszczędności prywatne, inteligentnie je łączyć również z kapitałem portfelowym ze świata i z instrumentami finansowymi oferowanymi przez Unię Europejską. I ostatnie jeszcze tylko myśl a propos protekcjonizmu, to bym jeszcze właśnie takie moje pytanie do profesora Grossa, bo jak powiedzmy się czyta historię Unii Europejskiej od traktatu w Maastricht, to widzimy, że zawsze była taka obietnica Kohla, potem jego następców, że podatnik niemiecki nigdy nie będzie musiał finansować słabiej radzących sobie gospodarczo krajów Unii Europejskiej, nawet jeśli będzie euro. I stąd jest takie pytanie w świecie finansowym, moim zdaniem bardzo ważkie, czy jednak Niemcy są gotowi, na zasadzie jak w Stanach Zjednoczonych bogatsze Stany, Kalifornia finansuje Alabamę, prawda? Czy może coś takiego zadziałać? Bo dla całej spójności strefy euro, Unii Europejskiej i tej wszystkiej instrumentarium finansowego jest kluczowa decyzja właśnie polityczna, która wykracza poza moje kompetencje, nie jestem politologiem ani politykiem, ta decyzja odnośnie tego, takiej prawdziwej solidarności europejskiej, więc jestem bardzo tak samo, co najmniej tak bardzo jak Łukasz Hart, jestem ciekawy komentarza profesora Grossa. Dziękuję. Przypominam naszym gościom o możliwości zadawania pytań na adres sobieski@sobieski.pl. Mam jeszcze kilka minut, ewentualnie później, żeby te pytania zadać. No ale kieruję teraz oczywiście do profesora Grossa, dwukrotnie wymienionego tutaj. Jak to jest utrzymanie strefy wolnego handlu w istotnym interesie Polski? Jak wspomniał profesor Hart, jak to jest z tym solidarnością europejską, w szczególności w kontekście wyroku sądu z Karlsruhe? I oddaję głos. Rzeczywiście, myśmy mieli bardzo ciekawy wyrok Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego z Niemiec, który może jest bardziej znany w polskiej opinii publicznej, dlatego że on zakwestionował supremację Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a dokładnie stwierdził, że Trybunał Europejski działał poza swoimi kompetencjami. Natomiast dużo ciekawsze z punktu widzenia naszej dyskusji jest to, co dotyczy właśnie polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, dlatego że de facto Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe zakwestionował jeden z programów EBC, Public Sector Purchase Program, który został uruchomiony w 2015 roku i który właśnie polegał na tym, że Europejski Bank Centralny skupował dług publiczny przede wszystkim ten ryzykowny związany z czy emitowany przez kraje południa. I tutaj to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że wprawdzie z jednej strony ta decyzja sądu niemieckiego, ona nie zatrzymuje całej akcji luzowania ilościowego i szczególnie tych nowych programów, które w marcu zostały podjęte przez Europejski Bank Centralny. Więc ta cała machina antykryzysowa, ona w tej chwili jest rozpędzona, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. I ona nawet nie jest póki co w żaden sposób zagrożona przez ten wyrok.
Natomiast to trzeba jednak traktować jako bardzo ważny sygnał polityczny. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny ma wątpliwości nie tylko w stosunku do jednego konkretnego programu, który tam kiedyś został uruchomiony, tylko ma wątpliwości co do skali zakupu obligacji suwerennych przez Europejski Bank Centralny. Bo tutaj wyraźnie w tym orzeczeniu sędziowie niemieccy domagają się, żeby wytłumaczyć, dlaczego ta skala jest tak duża, dlaczego te zakupy są tak duże i dlaczego i czy one nie są, nie łamią unijnej zasady proporcjonalności. Druga, i konsekwencja jakby tego sygnału jest taka, że w przyszłości Europejski Bank Centralny może po prostu no, zastanowić się dwa albo trzy razy, czy będzie chciał na ogromną skalę skupować obligacje tych państw najbardziej zadłużonych. Druga rzecz, która jest ciekawa w tym orzeczeniu, mianowicie sąd niemiecki zwraca uwagę, że jest potrzebna racjonalna exit strategy, czyli proszę bardzo, możemy skupować w kryzysie jakieś tam obligacje, ale po pierwsze nie powinniśmy z tym przesadzać, czyli mówić o bardzo dużej skali, a po drugie, nie powinniśmy przesadzać dlatego, że my musimy mieć rozsądną strategię wyjścia. Czyli pojawia się też takie w tym orzeczeniu pytanie, do jakiego momentu można opierać się na polityce monetarnej. I też jak dalece w konsekwencji luźnej, czy takiej, a nie innej polityki monetarnej EBC, jak daleko mogą się zadłużyć państwa członkowskie, bo jak wiadomo jeden instrument jest, czy napędza to zadłużenie, jest coraz większe zadłużenie niektórych krajów, szczególnie na południu w strefie euro. Więc podsumowując, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, co powiedziała z kolei Merkel w stosunku do tego funduszu odbudowy, gdzie ona wyraziła sceptycyzm, że to mogą być, żeby nikt nie myślał, że ta skala tych pożyczek pod ten fundusz będzie jakaś astronomiczna, to tutaj mamy wyraźnie polityczny sygnał i dla bankierów Banku Centralnego, i dla innych polityków w państwach członkowskich, które negocjują budżet wieloletni i ten fundusz odbudowy, że jakby Niemcy mają swoje progi, które mogą w razie czego uruchomić, jeżeli ta postawa południa będzie zbyt ekspansywna, że Niemcy nie chcą ani gigantycznego zadłużenia, niekontrolowanego w żaden sposób, chcą mieć exit strategy i chcieliby również, żeby te zakupy w ramach polityki monetarnej obligacji państw członkowskich były jednak, żeby to nie było na taką skalę, jak oczekują kraje południa, bo ja przypomnę, że pomysł korona obligacji polega na tym, że w zasadzie się otwiera bardzo szeroko wrota dla długu publicznego, dla zadłużania państw członkowskich, które jest w żaden sposób nielimitowane, jest bezterminowe, jest bez żadnych ograniczeń. Więc Niemcy czegoś takiego absolutnie nie chcą współfinansować. Więc na samym końcu, jeżeli Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe mówi, że może w każdej chwili, jakby tutaj też jest kolejna informacja bardzo wyraźna, w każdej chwili możemy wyłączyć Bank Centralny Niemiec od zakupów obligacji w strefie euro. No więc i w tej chwili politycy niemieccy, minister finansów potwierdził bodajże dzisiaj czy wczoraj, że rzeczywiście jeżeli Trybunał Konstytucyjny niemiecki zabroni im brać udział w akcji monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, to po prostu Niemcy przestaną kupować obligacje innych krajów, przestaną być częścią tego systemu monetarnego Unii Walutowej. To oczywiście jest moim zdaniem póki co straszak, który ma charakter bardziej polityczny i dotyczy negocjacji.
Natomiast jest to otwarcie pewnej furtki, która rzeczywiście jest groźna dla stabilności strefy euro, dlatego że ona oznacza, że nie ma czegoś takiego, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, o których była mowa. Że na samym końcu system rezerwy federalnej może po prostu pozwolić sobie na bardzo dużo, dlatego że tam nie ma animozji między Stanami. Tak? W sytuacji Unii Walutowej są animozje między Stanami, są wątpliwości Niemiec, nie tylko zresztą Niemiec, czy my będziemy finansować, do jakiego momentu my będziemy finansować to zadłużenie. Więc moim zdaniem tutaj, na płaszczyźnie politycznej właśnie, ta sytuacja jest szalenie niepewna w gruncie rzeczy po tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego. No i ta niepewność, o której mówił Łukasz Hart, tym samym jest większa. My mamy swoją niepewność związaną z naszymi jakby problemami finansowymi, natomiast to, co jest w Unii Walutowej, wynika z tej niepewności politycznej, że Unia Walutowa nie funkcjonuje w federacji, nie funkcjonuje w państwie federalnym, funkcjonuje w systemie, w którymś momencie Niemcy mogą powiedzieć dosyć i mogą się wycofać tak naprawdę z Unii Walutowej. To jest jeden scenariusz, który otwiera Karlsruhe, to orzeczenie z Karlsruhe. Oczywiście drugi scenariusz jest taki, który się pojawił już wcześniej w poprzednim kryzysie strefy euro, mianowicie, że Włosi myśleli o równoległej walucie, myśleli o różnych innych sposobach, żeby móc finansować swoje zadłużenie, czy móc wydobyć się z pewnego gorsetu fiskalnego. Tak czy inaczej, oczywiście podsumowując tą moją wypowiedź, my mamy ryzyka polityczne bardzo poważne w Unii Walutowej i tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie przyszłość. I zarówno jeśli chodzi o przyszłą politykę monetarną Europejskiego Banku Centralnego, ale również jeśli chodzi o te negocjacje fiskalne, czyli dotyczące chociażby tego funduszu odbudowy. To krótko jeszcze, ponieważ nasz czas nieubłagalnie dobiega końca. Tutaj w tej diagnozie pan profesor Gosse powiedział o potencjalnej niestabilności strefy euro, jak rozumiem. Ale chciałbym też zapytać się o takie trzy słowa podsumowania profesora Harda i doktora Dietla. Jak panowie widzicie przyszłość? Łukasz poprzednio formułował swoje prognozy pierwszy, więc tym razem ja zacznę. Nie wiem, czy to utrudni, Łukasz, czy ułatwi. Więc ja jestem i zresztą, że tak powiem, mam dowody medialne na to, że jestem od początku tego kryzysu oczywiście zaniepokojony krótkoterminowo, a średnioterminowo uważam, że to nie jest bardzo duże. Bardzo duży problem. Jestem pod wrażeniem też skali i skuteczności działań polskiego rządu i w takim ujęciu, powiedzmy, trzyletnim jestem przekonany, że netto jest to akurat korzystne, co się wydarzyło dla Polski. Oczywiście ważne jest teraz, jak szybko będziemy odmrażać gospodarkę. I tu widzę takie cztery ważne parametry, czy istotne parametry przy tym takim mądrym odmrażaniu gospodarki. No to jest przede wszystkim kultura noszenia maseczek, prawda, w Hongkongu czy w Tokio w metrze. To nie jest nic nadzwyczajnego, że ludzie od lat noszą maseczki. Nikogo to po prostu nie przeraża, wręcz przeciwnie, jest dużym nietaktem, jak się kichnie, a się nie ma maseczki po prostu, raczej w drugą stronę. Więc musimy zbudować kulturę noszenia maseczek. Brzmi trywialnie, ale wcale nie takie łatwe do wdrożenia. Drugi element to jest w szerokiej skali testowanie na przeciwciała. Myślę, że szybko się okaże, że całkiem spory odsetek populacji przeszedł tego koronawirusa i w ogóle te osoby mogą spokojnie do wszelkiej aktywności się angażować. Trzecia rzecz, no to cały czas praca nad obniżaniem kosztów takich tych testów i przyspieszania wyników i najlepiej stosowania ich w warunkach domowych, żeby w razie, jak ktoś jest chory, żeby szybko można go było odizolować.
No i trzecia, i to jest czwarta, najtrudniejsza rzecz, to jest kwestia ograniczenia naszej prywatności, czyli możliwości sprawdzania historycznie, gdzie byliśmy z naszym telefonem, żeby wiedzieć, czy na przykład dopuszczanie do imprez masowych, żeby było tak, no niestety, jak jest w Chinach, moim zdaniem to jest model docelowy, jak ktoś w telefonie ma kategorię zieloną, to jest dopuszczane, znaczy nie miał kontaktu z nikim, jak z żółtą, no to tak musi uważać, a czerwona ma siedzieć w domu. I no niestety wcześniej czy później Europa, mimo swojej miłości do ochrony prywatności RODO i wszystkich innych elementów, będzie musiała się z tym pogodzić, że zapobieganie takim, to myślę, że to nie jest pierwsza taka pandemia, która nas czeka przy tym łączeniu się świata, no będzie wiązało się z tym, że będziemy, nasza historia i z kim mieliśmy kontakt, czy w okolicy kogo byliśmy, będzie po prostu prześwietlana. I w odróżnieniu od profesora Harta, który tutaj mówi, że pewnym sukcesem będzie, jeśli będzie minus 5% PKB, no ja cały czas uważam, że wciąż jest szansa, zakładając, że 1 lipca będzie odmrożenie takie całkowite gospodarki, ono będzie mądrze przeprowadzone, że nie trzeba będzie znowu mrozić, jest szansa, żebyśmy koło zera wylądowali. Więc chyba jestem najbardziej, ze znanych mi ekonomistów jestem chyba największym optymistą. Super. Tak, ja pod wieloma tymi punktami z wypowiedzi Marka Dietla absolutnie się podpisuję. Ja bym powiedział tak na koniec nieco filozoficznie z pewnego metapoziomu, to znaczy gospodarka jako taka jest otwartym, złożonym i ewolucyjnym systemem, a takie systemy mają dosyć duży potencjał do adaptacji. Mi się wydaje, że my często tego adaptacyjnego potencjału że często nie doceniamy tego adaptacyjnego potencjału gospodarki, który widać, nie wiem, ja jak wyjeżdżam z miejsca, gdzie mieszkam, na płotach wiszą, prawda, banery, tuszyjemy maseczki, prawda, i na początku był problem z maseczkami, gospodarka zareagowała na ten bodziec i maseczki już są, tak więc no, takie spojrzenie przeze mnie na gospodarkę oczywiście skłania mnie do pewnego optymizmu, ale może nie aż takiego, jak to prezentuje Marek Dit, chociaż ja oczywiście chciałbym tutaj się mylić i chciałbym, żeby ta prognoza zerowego, prawda, czyli braku spadku PKB, żeby ona rzeczywiście się ziściła. To nasze oczekiwania są tu jednak różne, bo od 1 do powiedzmy od 0 do minus 4%. Ale wbrew tej negatywnej informacji, jakby z tego naszej debaty wynika jednak pewien optymizm, bo akcja ratunkowa rządu przynosi sukces, ten pożar jest zgaszony, tak? Chociaż sukces to może za duże słowo w tym kontekście. Złą informacją jest to, że kryzys dotyka najbiedniejszych, ale złotówka zachowuje się dobrze. Dalsze obniżenie stopy referencyjnej, jak rozumiem, nie wskazane. No i pozostają te niemieckie wątpliwości dotyczące stabilności strefy euro, o których powiedział profesor Grosse. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w naszej debacie, naszym panelistom, naszymi gośćmi. Przypomnę, byli pan profesor Tomasz Grosse, pan profesor Łukasz Hart i pan doktor Marek Dietl. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.